Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku vloga Rozmowa Kontrolowana. Dzisiaj porozmawiamy o niezmiernie istotnym komponencie dobrej dyskusji i w przestrzeni publicznej, i w naszym życiu prywatnym, a mianowicie o prawdzie. Ale najpierw czołówka. Rozmowa kontrolowana. Rozmowa kontrolowana. Co się dzieje dzisiaj z mniejszościami w naszym kraju, ze społecznością LGBT, z kobietami, które domagają się swoich praw, to jest to samo, co tak zwani prawdziwi Polacy robili kiedyś z Żydami, kiedy odmawiali im życia i pracy we własnym kraju. Potem cieszyli się, kiedy Hitler rozwiązywał sprawę Żydów, a potem wyrywali im zęby nawet z grobów po śmierci. A potem doprowadzili do pogromów w Kielcach i mordu w Jedwabnem. Okazuje się, że aby obrazić kilka milionów osób, wcale nie trzeba wieszać tęczowej flagi na pomniku. Ta wypowiedź, którą przed chwilą usłyszeliście, to wypowiedź polityk, pani poseł na Sejm Rzeczypospolitej Małgorzaty Prokop-Paczkowskiej. Żeby być też uczciwym w stosunku do pani poseł, to nie ona rozpoczęła tę mowę nienawiści. Została ona rozpoczęta od kartki, którą znalazła ona na swoim korytarzu w biurze poselskim, a treść jej brzmiała: Ty zarazo lesbijska, wynoś się z tej kamienicy. Pani Małgorzata poczuła się bardzo dotknięta skierowanymi inwektywami w jej stronę, co pociągnęło za sobą pewien łańcuszek wydarzeń. Po pierwsze, to nagranie, które widzieliście, pochodzi z wiecu spotkania środowiska LGBT w Szczecinie. Nie wiem, jaka była kontynuacja tej wypowiedzi, czy w ogóle takowa była. Natomiast przyjrzyjmy się również wypowiedzi, która znalazła się na profilu facebookowym pani Małgorzaty, która nawiązuje bardzo mocno do jej wypowiedzi ustnej z wiecu w Szczecinie. Osoby LGBT to współcześni Żydzi, którym kiedyś prawdziwi Polacy odmawiali prawa do życia we własnym kraju. Którzy cieszyli się, że Hitler rozwiązuje żydowski problem. Którzy wyrywali trupom złote zęby, a po wojnie zgotowali im pogromy w Kielcach i inne, czy mord w Jedwabnem. Dziś prawdziwi Polacy wysyłają takie listy jak ten, który znalazłam pod drzwiami poselskiego mieszkania. Złorzeczą i hejtują. Pewnie autor, autorka nasłuchali się toruńskiego radia albo naoglądała TV PiS, gdzie permanentnie szczuje się na domagających się swoich praw. Albo jest taka od dzieciństwa, bo nienawiść wyniosła z domu, czy z katechezy. Ludzie, jak ciągle jeszcze nie rozumiecie, czego chce prawicowa władza wspólnie z Ordo Iuris, Opus Dei i episkopatem, dla którego kamienne figury są ważniejsze niż ludzie, ogarnijcie się. Państwo wyznaniowe to gorsze niż zamordyzm Łukaszenki. To, co powiedziała pani poseł, jest w moim odczuciu zamachem. Po pierwsze, jest zamachem na jakość debaty publicznej w Polsce. I oczywiście nie chcę przez to wszystko powiedzieć, że mam w głębokim poważaniu jej uczucia i to, co zrodziło się w niej po otrzymaniu tej kartki, odnalezieniu jej na korytarzu poselskim, ale przyjrzałem się temu, jak ta kartka wyglądała. W moim odczuciu charakter pisma i słowo lesbijskie użyte w tym zdaniu mogą wskazywać na to, że była to osoba starsza. Nie sprawia to, że jest to jakikolwiek środek łagodzący. Raczej chciałbym przez to powiedzieć, że być może pani Małgorzata nie wzięła pod uwagę wszystkich czynników. Ale kwestia zamachu na debatę publiczną w Polsce to jedno i prawdopodobnie to dużo mniejszy problem. My i tak żyjemy na tak dużym poziomie absurdu i w tak dużym bagnie, jeśli chodzi o jakość dyskusji w Polsce, że prawdopodobnie jedno takie zdanie czy jedna taka wiadomość na Facebooku już nie jest w stanie wiele zmienić w jedną bądź w drugą stronę. O wiele większym problemem w moim odczuciu jest zamach na prawdę.
Pani Małgorzata stosuje generalizację, porównuje ludzi z epoki poprzedniej, sprzed kilkudziesięciu lat, którzy żyli w całkiem innych czasach, w zupełnie innych okolicznościach, do osób, które są teraz. Widać bardzo mocny antyklerykalizm w jej wypowiedziach. Odnosi się do Torunia, co jest oczywistym odniesieniem do imperium, jeżeli tak możemy powiedzieć, ojca Tadeusza Rydzyka. Odnosi się do katechezy i widać, że jest to wycelowane w punkt w osoby o pewnym określonym światopoglądzie. To, co powiedziała pani poseł, niejako implikuje, że osoba, która czuje się prawdziwym Polakiem, ale nie idzie w ramię z osobami spod znaku LGBT i sześciokolorowej tęczy, jest z automatu właśnie takim prawdziwym Polakiem, który traktuje środowiska, mniejszości seksualne, kobiety w taki sposób, w jaki byli rzekomo traktowani przez Polaków Żydzi, bo o tym, gdzie prawda leży i jaka ta prawda jest, jeszcze dzisiaj trochę porozmawiamy. Ale zanim przyjrzymy się temu wszystkiemu, co powiedziała pani poseł, sofizmat. Arthur Schopenhauer, podając wskazówki do sofizmatu numer 19, pisze tak. Gdy spostrzegamy, że przeciwnik stawia urojony lub fantastyczny argument, możemy co prawda odeprzeć go, rozbierając zawarty w nim fałsz i fantastyczność. Aby się jednak załatwić z nim krócej, wygodniej jest odpowiedzieć takim samym fałszywym i sofistycznym wręcz przeciwnym argumentem. Za te kłamstwa należy tę orwellowską szwajnę pozwać do sądu. Lać takie, parszywe świnie, i patrzeć, czy równo puchną. Ruda mówi pewnie o swoim ojcu i dziadku. Zapomniała jeszcze o tym, jak wyrywali innym paznokcie. Tej głupiej babie mózg wyżarło. W taki sposób mogłaby odpowiedzieć osoba, która chciałaby być poniżej pasa i idąc za radą Artura Schopenhauera, odbiłaby nieprawdziwe, fałszywe informacje poprzez odpowiedzenie pięknym za nadobne. My jednak robić tego nie będziemy, ponieważ każdy człowiek, a myślę, że w szczególności chrześcijanin, jest powołany do tego, żeby szukać w życiu prawdy. A więc jak ta prawda wygląda? Kiedy spojrzymy więc na sytuację osób homoseksualnych, kobiet, które walczą o swoje prawa, czy możemy zestawiać je z osobami Żydów, czy którzy walczyli o swoje prawo do życia? No chyba nie do końca. Żydzi walczyli o prawa przyrodzone, czyli o coś, co należy im się z punktu widzenia prawa naturalnego. Człowiek, tak jak uczy Kościół katolicki, od momentu poczęcia do momentu naturalnej śmierci jest chroniony, a właściwie to jego życie jest chronione. Są to prawa, które są przyrodzone, które są niezbywalne. Natomiast środowisko LGBT, jak również kobiety chcące zadbać o swoje prawa, gdzie pod tym hasłem zadbania o swoje prawa niejednokrotnie kryją się postulaty możliwości dokonania aborcji na życzenie, czy dostępu do środków wczesnoporonnych, które mają na celu zapobiec niechcianej ciąży, nie wpisują się w nasze prawa przyrodzone. Musimy w naszej codzienności, w naszych codziennych dyskusjach, ale również w debatach, czy to tych publicznych, politycznych, czy w debatach, które prowadzimy z naszymi znajomymi, z tymi, którymi się bardziej bądź mniej zgadzamy, nieustannie poszukiwać prawdy. A jest to trudne. Dlaczego? Bo prawda w naszej rzeczywistości jest coraz bardziej względna. Współczesna twarz demokracji wiąże się z postulatem powszechnej równości. Równość, która wymagana jest na każdym kroku i która niejednokrotnie wprowadzana jest prawie że siłą, jest bardzo mocno powiązana z relatywizowaniem, które jest warunkiem koniecznym do tego, żeby ten postulat powszechnej równości mógł rzeczywiście zaistnieć. Co więcej, brak prawdy obiektywnej jest wymogiem moralnym do tego, aby pojęcie wolności społeczeństwa, wolności jednostki mogło w ogóle zaistnieć. Współczesne oblicze demokracji ceni sobie równość i cnotę otwartości. Otwartości na inność, odmienność, na inny punkt widzenia, inny sposób czy styl życia. To oczywiście nie oznacza, że demokracja per se jest sama w sobie zła. Pokazuje nam to jednak przesunięcie pewnego akcentu.
Kiedyś demokracja to były rządy większości i to większości nadawały pewien ton rozwoju społeczeństwa. W tym momencie nastąpiło dosyć mocno odwrócenie całej sytuacji i paradoksalnie to większość ma dużo mniej do powiedzenia albo mniejszość chciałaby, żeby większość miała dużo mniej do powiedzenia niż mają oni sami. Ten cały koncept dotyczący równości i otwartości, wolności jednostki jest możliwy tylko w momencie, kiedy założymy, że nie ma czegoś takiego jak moralny czy polityczny pewnik w naszej przestrzeni dyskusji społecznej. Skutkiem takich postulatów jest odrzucenie prawa naturalnego i uznanie niewystarczalności praw przyrodzonych. Współczesny człowiek poszukuje wszelkich możliwych sposobów na to, żeby w pewien sposób uwierzytelnić swoje postępowanie, które niejednokrotnie nie do końca licuje z zastaną sytuacją, z zastanym prawem teraz. Odrzucamy więc prawo naturalne, negujemy konieczność dopasowania się do prawa przyrodzonego, co więcej staramy się w sposób sztuczny poszerzyć tą perspektywę, w której pragniemy żyć, również poprzez zmianę tego prawa skodyfikowanego, które dotyczy nas wszystkich obywateli. Ta sytuacja spowodowała zupełne zatarcie poczucia wspólnego celu jako społeczeństwo i też takiej wspólnoty w rozumieniu dobra publicznego. Starożytni greccy filozofowie rozpoczęli coś, co dało podwaliny powstaniu naszego świata zachodniego, a mianowicie poszukiwanie prawdy. W ich rozumieniu prawda bardzo mocno była związana z dobrem. Dobrem rozumianym jako urzeczywistnieniem tych wszystkich dobrych, pozytywnych, wrodzonych możliwości, które posiada człowiek. Dzięki temu, że byli w stanie stworzyć koncept pewnego ideału, jakby powiedział Platon, byli w stanie mieć pewien punkt odniesienia, który był zewnętrzny w stosunku do nich samych. Dlatego nie stawali się sędziami w swojej własnej sprawie, co pozwalało im i następnym, i kolejnym pokoleniem wzrastać. Co więcej, kiedyś otwartość była cnotą pomagającą w odkrywaniu prawdy i odkrywaniu dobra poprzez używanie własnego rozumu, poprzez wykorzystywanie własnego rozumu. W tym momencie otwartość będzie się wiązała z afirmacją wszystkiego dookoła, bez używania umysłu do stwierdzenia, czy coś jest dobre, czy coś jest złe. Dlatego walczmy więc o prawdę. Walczmy o prawdę i o dobro w naszych dyskusjach. To nie zawsze będzie łatwe, bo czasami przedstawienie nagiej prawdy może bardzo mocno urazić naszego rozmówcę, dlatego też musimy dobierać odpowiednie środki przekazu, odpowiednie słowa, które będą w stanie na tyle dobrze dotrzeć do odbiorcy, a z drugiej strony na tyle nie zatrzeć samej prawdy, żeby być w stanie zbudować pewną płaszczyznę porozumienia. Pamiętajmy również o zasadzie najpierw zrozumieć, a potem być zrozumianym, bo jeżeli ta płaszczyzna nie nastąpi na poziomie międzyludzkim i nie będziemy mieli między sobą porozumienia, to porozumienie w tym ujęciu szerszym na pewno nigdy nie nastąpi. Walczmy o prawdę, walczmy o dobro w naszym słownictwie, w naszych rozmowach, w naszych również kłótniach i sprzeczkach, bo przecież one niejednokrotnie służą też temu, abyśmy mogli się rozwijać jako ludzie, aby nasze poglądy mogły ewoluować. Walczmy o to, żeby w naszych rozmowach nie zabrakło prawdy. I pamiętajmy o tym, żeby nie odpowiadać pięknym za nadobne. Fakt, że ktoś zachował się w stosunku do nas nie w porządku, albo wręcz zachował się w skandaliczny sposób, nie daje nam jeszcze legitymacji do tego, żeby tę osobę zmieszać z błotem, albo odebrać jej zupełnie godność. Pamiętajmy o tym, że to, co mówimy i w jaki sposób mówimy, ma nasze znaczenie. Pamiętajmy też o tym, żeby nie wyprowadzać ataku na początku. Być może gdyby nie list, który znalazła pani poseł na swojej wycieraczce, nie doszłoby do tej całej sytuacji. Bardzo Ci dziękuję za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Jeżeli uważasz, że to, o czym rozmawialiśmy tutaj, jest wartościowe i powinno o tym usłyszeć jak najwięcej ludzi, to bardzo Cię proszę o to, żebyś udostępnił ten odcinek w swoich social media. Proszę Cię również o lajka do góry, o zasubskrybowanie naszego kanału i do zobaczenia już wkrótce. Pozdrawiam.